Pracownia, w której się znajdujemy, jest dwupoziomowa. Na parterze mieści się pracownia, gdzie wykonujemy wszelkie prace związane z naprawą i ze strojeniem, a ostatnio nawet z budową instrumentów. Natomiast na piętrze mamy salonik muzyczny, gdzie stoją instrumenty historyczne. To są fortepiany, które wypożyczamy do nagrań, do różnych imprez muzycznych. I tutaj czasami też organizujemy małe takie kameralne koncerty. Staramy się naszą pracę wykonywać dobrze. Bazujemy na technologiach XIX-wiecznych i z początku XX wieku. Używamy z reguły klei odzwierzęcych, stosujemy politurę. Wszystkie zabiegi, które są tutaj przeprowadzane, myślimy, że były wykonywane podobnie w czasie budowy tych instrumentów. W momencie, kiedy gruntujemy, ten cykl może trwać od kilku dni, nawet do kilkunastu. To zależy, ile będziemy chcieli warstw nałożyć i jaką grubość podkładu będziemy chcieli uzyskać. Głównym wypełniaczem jest tutaj pumeks mielony. To jest plan fortepianu Antona Waltera z 1795 roku i jest to instrument, który budowaliśmy 2 lata temu i jest taki sam z instrumentem, na którym grał Mozart. Możemy tutaj zobaczyć, jak duże różnice są w budowie poszczególnych części między fortepianami. Tutaj mamy współczesnego fortepianu marki Steinway młotek numer 45. Młotek 45 w kopii instrumentu Antona Waltera wygląda tak, czyli te różnice to są po prostu ogromne. Budowanie czy naprawa pian i fortepianów jest specyficznym rodzajem rzemiosła. Można powiedzieć trochę, że jest to taka stolarka na wyższym poziomie. Są to prace, które dają dosyć dużo przyjemności, natomiast są bardzo czasochłonne i żmudne. Przeciętny czas konserwacji fortepianów to jest około 300 godzin, a budowa fortepianu to jest między 500 a 600 godzin. Propagujemy grę na instrumentach historycznych, na pianinach i fortepianach sprzed 1850 roku. Możemy prześledzić praktycznie całą historię ewolucji tych instrumentów, od takich zupełnie prostych jak Anton Walter, poprzez takie instrumenty jak na przykład kopia tego Krala Zeidlera, Broadwood czy Pleyel, z którego korzystał Chopin. Wydaje nam się, że to jest po prostu niezwykle cenne.